Dobry moi drodzy, witam was, silna, niezależna, okresowa kobieta w dzisiejszym vlogu. Wróciłam po całych wakacjach, zrobiłam sobie małą przerwę w internecie, nie wiem do końca, który film wleci pierwszy. Potrzebowałam chwilę odpocząć, po prostu porobiłam sobie trochę zaległości i teraz muszę sobie troszkę ogarnąć świat, już to zaczęłam robić. W Rzeszowie zostałam kilka dni i wróciłam do Warszawy. Czy na długo? To zobaczymy, bo przyjechałam bez Bibi, ponieważ po prostu bym się nie zabrała. Ja po prostu mam tyle rzeczy, jechałam właśnie z walizką, z torbą. I jakbym jeszcze wzięła wszystkie rzeczy Bibi, no nie ma szans. Tutaj są moje kwiaty, które... O, mama dzwoni. Także jest to bardzo możliwe, że jeszcze w tym tygodniu, pod koniec tygodnia, albo w kolejnym jakoś właśnie podjadę sobie pociągiem już bez rzeczy po Bibi i... I tak, no ale to kurde, ale to wszystko po prostu zobaczymy. W ogóle umyłam wczoraj włosy i tak mi się poplątały śpiąc w tym autokarze, a dzisiaj wieczorem wychodzę z koleżanką, więc chyba umyję je jeszcze raz, żeby sobie na Dysonie zrobić, bo dawno go nie używałam. Wzięłam go do tej Chorwacji, byłam w ogóle na wakacjach 2 tygodnie, jak ktoś nie wie. I nie użyłam tego Dysona ani razu. Zawsze mam coś takiego, że nie rozpakowuję walizki pierwszego dnia i to tylko tak przeciągam i przeciągam. Ostatnio pobiłam rekord, bo moja walizka stała kilka miesięcy. Ja, bo też jakoś nie wiem, no nie mogłam się za to zabrać, później się bałam, że tam może być jakiś pająk. Więc stwierdziłam, że zrobię to od razu, zrobię to dzisiaj, nastawię pranie, które jest w pralce już, porozpakowuję to, ogarnę się, tylko problem jest taki, że jest godzina 13, ja nie jadam śniadania, bo wyjechałam o 6, więc muszę coś ogarnąć. W każdym razie, patrzcie tu, mam Monsterę, kupiłam ją w ogóle w Biedronce za jakieś 15-17 zł, coś takiego. I patrzcie, tu już się pojawiły dziurki w liściu i w ogóle tak urosła. Monstera się fajnie trzyma. Ten kwiat, on w ogóle jest dziwny, wiecie co, ja go kupiłam na samym początku, jak tu mieszkałam, razem z tym kwiatem właśnie, w IKEA. I on po prostu nagle tak urósł, ja po prostu przyjechałam, gdy on nie był podlewany rok temu i on nagle tak urósł, z takiego, ja w ogóle nie wiedziałam, że on będzie taki wiszący, nie? Także on jest okej, tutaj kilka tylko złych listków, ale one już były chyba nawet wcześniej, bo o tym kwiatku zawsze zapominam, bo jest gdzie indziej. Ten troszkę nam się zasuszył, najgorzej jest na balkonie, bo tam mi się troszkę kwiatki sfajczyły na parapecie. A tutaj moje balkonowe niestety troszkę nie przeżyły, także nie wiem. Podleję jeszcze w razie czego. Taki podlany czas na przegląd lodówki. Oj. No, chyba do jedzenia to my tutaj nic nie znajdziemy. Ale może mam jakieś mleko? Czy mleko mam? Mam mleko w zapasie. O jest, no co się dzieje z moim płucem? Ja nigdzie jeszcze nie imprezowałam. Wykwintne jedzenie zrobione. Chwilę sobie usiądę, właśnie zjem, obejrzę sobie jakiś jeden film na YouTubie. I lecimy. Rozpoczynamy. Powiem wam, że jest tak po prostu szaro. Ja zaświeciłam światła, jest tak ciemno. Nie wiem, co się dzieje, bo w Rzeszowie było takie piękne słońce. Najpierw zacznę rozpakowywać moją torbę, powiedzmy, podręczną. Kupiłam sobie w ogóle w Lidlu, jak byłam w Rzeszowie, dwie książki, bo żadnych nie zebrałam. To jest tak wszystko naładowane. I zaczęłam czytać tą i jest spoko. Dużo osób się mnie pytało, co to za książka. One chyba były za jakieś... Kurde, nie wiem, 11 zł, coś takiego. To jeszcze nie zaczęłam, widziałam sobie tak, bo ja lubię takie psychologiczno... Za dużo się nie wypowiem, bo na razie jestem na początku, ale generalnie ta książka jest o tym, żeby być... Żeby skupić się na chwili tu i teraz, żeby się nie zamykać w przeszłości, żeby nie żyć przyszłością i żeby skoncentrować myśli i tak dalej. Ja bardzo dużo myślę, więc to będzie dla mnie może okej, okay, zobaczymy. Następnie wykupiłam się w Rzeszowie moje tabletki antykoncepcyjne, bo akurat wczoraj musiałam wziąć pierwszą, także kupiłam i ogarnęłam, że w sumie to co robię to jest głupota, bo przez internet opakowanie na te 80 ileś tabletek jest o wiele tańsze niż 3 opakowania po 28, także kolejnym razem już będę zamawiać. Zaczęło padać, a ja jestem, ja bardzo oddziałuję na pogodę i ja już jestem po prostu tak zmęczona, tak mi łapie spanie, żebym zasnęła teraz na siedząco i nie piłam właśnie tej kawy, nie mam jakby pić kawy. Także albo mnie muszę wyjść z tego domu, ale pada deszcz, a będę wychodziła wieczorem. Tak mi się strasznie nie chce iść po kawę. Przerwa na paczki. Ogólnie to, co zamówię zawsze, to przekierowuję na Rzeszów, jakie są na Rzeszowie. Ale przesyłki, które są takie niezapowiedziane, o których nie wiem, idą zawsze tutaj. I dzwoni do mnie kurier. Zawsze się pytam tylko o Warszawa czy Rzeszów. No i gdzieś tam zostawiają różne te przesyłeczki. Także niektórzy moi sąsiedzi przyjęli, ale ich teraz nie ma.
A jedno mieszkanie zapisałam i nie jestem pewna, czy to było ostatnim razem, czy teraz ponownie sobie rozostawił, także przejdę się później. I mamy tutaj pomadeczki, to są takie paczki w stylu PR, czyli po prostu firmy to wysyłają tak o. Ja zazwyczaj pokazuję na Instastory, bo ja sama lubię po prostu oglądać takie nowości. I już widzę, że ten kolor najbardziej będzie pasował, 35. Ten delikwent tutaj mi się wylał niestety, bo że tak lubię ten olejek do włosów, mam nadzieję, że dużo go nie... Okej, bardzo dużo go uciekło, wstała mi sama końcówka. Ale idę jutro do fryzjera, także będę go musiała kupić ponownie. Tylko kurde, tak się wylał, że po prostu teraz muszę selekcjonować, co jest mokre i muszę to wszystko dawać do prania. Okej, moi drodzy, mamy sukces. Rozpakowałam się cała dokładnie wszystko, także jestem bardzo zadowolona. Tutaj też rozpakowałam kosmetyki, które wzięłam i one są w ogóle właśnie nowe, jeszcze ich nie używałam. I zawsze mam coś takiego, że jak zamówię coś nowego, to mam taką ochotę zrobić sobie taki makijaż. Także teraz idę się myć. Dobrze stoję w sumie z czasem, bo jest 16:30. W sumie to bym... Nie poszłabym mieć tych włosów, bym jakoś tam, ona, ja jej mam wczoraj, one są spoko. Ale jest jeden kluczowy fakt, że jutro mam fryzjera, a na pewno jak wrócę, to nie będzie mi się chciało myć włosów ani rano, więc po prostu zrobię to teraz. Dobra, umyłam te moje kudły i ja już wiem, że jutro mój fryzjer nie będzie ze mnie zadowolony. Ogólnie hodowałam odrost po to, żeby zrobić refleksję. Jutro będziemy robić refleksję, naprawdę chodziło z tym odrostem chwilę już, żeby był i żeby dało się to ładnie zrobić. I po prostu moje włosy zawsze po wakacjach, byłam na 2 tygodnie, słońce i słona woda wyglądają tragicznie, nie są w stanie po prostu. Także jutro Jarek będzie mi musiał ratować włosy. No i tak, ja teraz się właśnie zabieram za suszenie, za czesanie, w ogóle moja ulubiona szczotka. Olivia Gardens, oh my god, jaka to jest zajebista szczotka, tutaj są trochę moje kudły. Serio, moja mama ma z moją siostrą takie większe, a ja sobie wzięłam taką mniejszą różową, jest super, serio, kiedyś sobie kilka lat temu życia nie wyobrażałam bez tangletizera, uważałam, że żadna szczotka inna mi nie jest w stanie rozczesać włosów, aż do momentu tej, to cudo, cudo, serio polecam, jeszcze ma taką fajną końcówkę, ona, nie wiem, ja słyszałam, że ona jest niby do czyszczenia tej szczotki, dla mnie jest fajna do robienia przedziałka, także fajne, fajne i samoobrona, także dużo macie tutaj możliwości. Dobra, moi drodzy, jestem gotowa, piękna, umalowana, włosy pokręcone, uważam, że spoko wyglądają, tylko kurde, jakoś tak idę po prostu tak ubrana zwyczajnie, bo niestety przykro jest mi to mówić, no ale się boję wracać sama w nocy, a dzisiaj no niestety jednak wracam sama do domu, więc jeszcze pokminię w sumie, bo tam deszcz pada. Okej, dzień dobry, witam was kolejnego dnia. Ja wczoraj wróciłam o 4:00 chyba. Także fajnie, bo miałam budzik na 9:00. Przespałam go tylko troszeczkę, bo 50 minut. Także teraz się musimy szybciej ogarnąć. Ale zdążymy. Spokojnie, damy radę. Tylko teraz właśnie przemyślałam jedną rzecz. Wczoraj umyłam te włosy, wszystko fajnie, ale kręciłam je sobie na Dysona, dając produkty na te włosy. I kurde, tu może być problem, że dałam te produkty. Wczoraj było spoko, widziałam też piękną tęczę, także wszystko fajnie, wróciłam sobie, w ogóle chciałam wrócić boltem kobiety dla kobiet i był cały czas zajęty i sobie myślę, nie ma opcji i tak czekam i czekam i wróciłam normalnym, ale ja naprawdę się tak zawsze, uważajcie na siebie, bo jest po prostu tyle różnych dziwnych przypadków, dziwnych, przykrych, obrzydliwych. Także ja zawsze dzwonię na kamerce do kogoś i zawsze mam właśnie gaz pieprzowy w zasięgu ręki przygotowany, także... Ja, ale całe szczęście udało mi się wrócić. Miałam kurde jakieś takie dziwne przeczucie z tyłu głowy, ale okej, udało mi się. Dobra, moi drodzy, jestem gotowa. Nałożyłam sobie błyszczyk, który w końcu zamówiłam, bo tamten zgubiłam. To jest mój ulubiony błyszczyk, serio, już wam go polecałam tyle razy. The Line z jadem pszczelim. On ma tak piękny kolor. Jest tak przepiękny. W sensie teraz go nałożyłam na pomadkę już matową, ale nawet sam jest po prostu prześliczny i mam wrażenie, że on serio optycznie właśnie powiększa te usta. Nie powinni za to płacić, come on, ale właśnie teraz czuję, jak mi te usta tak pieką. W ogóle zrobiłam sobie trochę takie mocniejsze oczy. W ogóle jestem teraz tak opalona i w ogóle używam najciemniejszych kosmetyków, ja jestem taka, wow, super. I do tego idealnie jeszcze taką torebeczkę zieloną, także super. Znając mnie, powinna mieć jeszcze klamry na włosach. Właśnie zieloną, miałam idealnie w tym kolorze, ja uwielbiam takie dodatki pod kolor, aczkolwiek tata chyba, tata albo ma, ktoś mi ją zepsuł w Rzeszowie w każdym razie i ja, i nikt mi o tym nie powiedział, ja się patrzę, wyrzucam śmieci, a w koszu leży moja spinka, to myślę, super, zajebiście.
Ja siebie tylko tutaj podziwiam. Oh my gosh, co to za dziewczyna jest? Nie wiem. Okej, ja już jestem w domu w moich pięknych nowych włosach. Szczerze mówiąc, to nic nie nagrywałam tam, bo ja bardzo lubię tam chodzić, wiecie, to nie jest tak, że ja sobie po prostu idę do fryzjera i siedzę cicho i czekam, aż ktoś mi wykona usługę. Ja tam sobie rozmawiam i ja tam uwielbiam chodzić, serio, jest super atmosfera i po prostu skupiłam się na tym, żeby tam uczestniczyć, plus zrobiłam Instagrama i TikToka. Także tutaj teraz widzicie efekt finalny, bardzo mi się podoba, jest super. Jest super, kocham swoje życie. Tak one się prezentują. O tak, proszę Państwa, tu. Wróciłam właśnie do takich moich refleksów, czyli jak będę miała odrost, to będzie ładnie, tak naturalnie już wyglądać, nie będzie takiego chamskiego odcięcia. Skróciłam też już grzywkę, której dawno nie miałam, tą taką na boki, także ekstra. I dzisiaj mam taki fajny dzień i stwierdziłam, że będę go celebrowała dalej, taką chwilą dla mnie. Kurde, coś mam, żółty podkład taki... Użyłam nowego i troszkę jednak mi tu nie pasuje. A, bo zmieniłam też włosy. No jasne, teraz będę musiała zmienić technikę malowania. W każdym razie kupiłam sobie dzisiaj po drodze kwiaty, tylko troszkę jechałam, także muszę już je dać do wody. Kupiłam sobie również winko. Ja nie lubię pić sama alkoholu, w sensie nie lubię pić alkoholu, gdy na przykład jestem zła, jest mi smutno, czajcie, nie lubię po prostu iść w używki w takich chwilach, ale na przykład lampkę, taką małą wina do obiadku sobie wypiję, wzięłam wytrawne i zrobię też właśnie taki fajny makaronik. Na deser sobie wzięłam jeszcze truskawki, także zapalam świeczki, gotuję sobie z muzyczką i po prostu robię sobie taki vibe, żeby celebrować ten dzień ze mną, bo jestem cudowna. Także ja ogólnie sobie właśnie robię kolację, tutaj mam piękny klimacik, Lana. Ja ogólnie bardzo lubię Lanę i bardzo chciałam, żeby wystąpiła na openerze, żeby dali, że na zastępstwo ją dają, naprawdę wierzyłam w to, ale liczę, że będzie za rok gdzieś, serio poszłabym na koncert Lany, bardzo lubię ten vibe. I po prostu sobie gotuję, zrobiłam taki makaron. Ten taki a la wódka ze śmietanką, z pomidorem, bez wódki. Serio polecam Wam, kupujecie sobie kwiaty, biedronka 9 zł, robicie sobie coś do jedzenia, najprostszy makaron, cokolwiek, albo po prostu jecie coś, co lubicie, zapalacie świeczuszki i one dają taki klimat, puszczacie jakąś muzykę, którą lubicie, albo oglądacie film i po prostu sami spędzacie ze sobą czas. Piękne, serio, ja wracam do mojego życia. Jakbyście się zastanawiali, jak bardzo uczuciową osobą jestem. Nie zobaczyłam pająka, dlatego się rozryczałam. Ale ja zrobiłam po prostu moją kolacyjkę i poczułam taką wdzięczność i takie wzruszenie, że po prostu poryczałam się jedząc makaron, który jest tak pyszny, ale tak pyszny, tak mi zajebiście wyszedł. Jedząc truskawki, oliwki z czosnkiem i... I can't. Serio? To miał być luźny wieczór, gdzie sobie miło spędzam czas, a później lecę montować, a skończyło się na tym, że mam jakąś po prostu listę wdzięczności i się wzruszam cały czas. Edytować możesz w każdej chwili. Dzień dobry, moi drodzy. Kolejnego dnia. Ja wstałam. Zaraz Wam więcej opowiadam różnych rzeczy. Zrobiłam sobie już medytację i teraz muszę sobie chwilkę jeszcze popracować, bo muszę coś zrobić do ustalonej godziny, także... Lecimy. Patrzcie w ogóle, jakie jest piękne słoneczko. Dzisiaj jest jakaś ładniejsza pogoda nareszcie. Dobra, ja już skończyłam wszystko, co miałam zrobić. W sumie uwinęłam się szybciej i to były też fajne rzeczy, także jestem bardzo zadowolona. I ogólnie ja teraz właśnie mam taki mood, jak mogliśmy zauważyć pewnie po wczoraj, bardzo taki emocjonalny, w sensie bardzo szybko się wzruszam. Na przykład teraz też się wzruszyłam, bo po prostu zobaczyłam wiadomości od Was na Instagramie i naprawdę ja jestem po prostu tak niesamowicie wdzięczna za Was. I ja kolekcjonuję. Jak dostaję od Was takie miłe wiadomości w DM-ach, to wszystkie je zapisuję w jednym folderze, w jednym miejscu i po prostu te wszystkie wiadomości mam. Ja po prostu w to miejsce weszłam i jak ja zobaczyłam to wszystko, to jest po prostu niewyobrażalne, serio. I działacie sobie po prostu w internecie i ja bardzo często w ogóle nie ogarniam, że to, że teraz to nagrywam, obejrzy tysiące osób. Oczywiście jakbym nagrywała takiego, nie wiem, wideobloga, nie wiem, dla jakichś znajomych, czajcie, dla 5 osób, a to zobaczy dziesiątki tysięcy osób. Ja totalnie sobie z tego nie zdaję sprawy. I właśnie dopiero kiedy ogarnę,
jak fajną społeczność udało mi się zbudować, jak fajną mamy więź i po prostu, że wy jesteście prawdziwi i mnie wspieracie i ja wam próbuję dawać i wy mi dajecie dawać i to jest takie obustronne. I to jest po prostu coś niesamowitego i jestem za to bardzo, bardzo wdzięczna. W każdym razie musimy zacząć ten dzień. Dzisiaj ogólnie bym sobie posprzątała, tak samo tam w kuchni, bo po wczorajszej kolacji nie posprzątałam, ale też mam wielką ochotę pójść na masaż. Jeszcze nigdy, to znaczy dobra, byłam w Turcji rok temu, bo wygrałam masaż w tureckim bingo. Nie pytajcie jak, nawet nie wiedziałam jak to się gra i wygrałam pierwszą nagrodę. I to chyba nawet wygrałam dwa razy w jednej grze, nawet nie wiem czy to jest możliwe. Ale wiem, że wygrałam. Ale to był jakiś masaż twarzy, który trwał z 15 minut. Pewnie babeczka po prostu to zrobiła totalnie na odwal. I właśnie chyba bym sobie kupiła, tylko nie wiem czy na masaż mogę się zapisać tak z dnia na dzień. A tak właściwie tego samego dnia, bo chciałabym pójść dzisiaj, bo po prostu czuję, że zasługuję na taką chwilę relaksu i właśnie poszłabym na taki masaż relaksacyjny, nie jakiś tajski na razie, tylko taki... Ja uwielbiam w ogóle właśnie być masowana, także zaraz sobie to ogarnę. Na Grouponie też jest w ogóle bardzo dużo kuponów na fajne masaże, które naprawdę kosztują mało w sumie w porównaniu do klasycznych cen. Także zadzwonię sobie i spytam się, czy mogę się umówić jeszcze tego samego dnia. Jeżeli tak, to dostosuję sobie dzień do tego masażu i fajnie. Mam nadzieję, że to wyjdzie, a jak nie, no to jutro nie mam do końca czasu, żeby się umówić, później w weekend chyba też nie. Możesz, kurde, ej, kupiłam przed wyjazdem do Turcji, do Chorwacji, takie mydełko, czekajcie, pokażę wam tu, w Rossmanie, do odplamiania. Bo ja jestem ogólnie niezdarą i ja naprawdę, jak jem to wszystko praktycznie brudzę, a lubię białe ubrania ostatnio bardzo, więc to jest niebezpieczne akurat. I powiem wam, że przetarłam jedną koszulkę, bo się wczoraj uwaliłam truskawkami i sosem pomidorowym. W ogóle to lusterko jest trochę... O, to wystarczy przetrzeć. Nie będzie miało smog. Nice. I to zniknęło! Wam, że siedziałam i siedziałam, żeby znaleźć masaż wolny na dzisiaj, bo jednak to nie jest takie łatwe, bo tam gdzie dzwoniłam to mówią, że no w połowie sierpnia, więc myślę, okej. Okay. Ale udało mi się znaleźć masaż relaksacyjny całego ciała na godzinkę i tak właściwie to mam go za godzinę, także muszę szybko teraz się ogarnąć, ja jeszcze nie jadłam. Także myślę, że po prostu zjem ten makaron z szara, który mi został, tak pięknie wyglądający, także podgrzeję go sobie i zjemy, idę się umyć i lecę. Nigdy nie byłam na masażu i tak naprawdę nawet nie wiem, jak mam się przygotować i co dokładnie będzie masowane w masażu całego ciała. Powiem wam, że było bardzo przyjemnie. Teraz jest tak super. Jestem cała w tych kolejkach, jeszcze jest słońce, jest tak cieplutko. Tylko włosy mam tłuste, kurde. Dzisiaj chciałam jeszcze wyjść wieczorem w moich pięknych nowych włosach i są dość tłuste. Nie przemyślałam tego. A powiem wam więcej w domu, teraz idę jeść, mam ochotę na sushi. Okej, wróciłam już do domu. Powiem wam, że ja nie dałam rady z zestawem sushi. Ja przysięgam, że ja po prostu teraz mogę zjeść o wiele mniej niż kiedyś i odkryłam to właśnie, jak byłam na wakacjach. Jadłam tak bardziej owocki, warzywa i z Olą najadałyśmy się połową pizzy i zaczęłyśmy brać pół pizzy, a my zawsze bierzemy jedną całą, czajcie. Później jak wróciliśmy, byliśmy na urodzinach taty i też każdy miał całą pizzę, to ja nie mogłam. Ja po prostu wzięłam to sushi do domu i będę miała jeszcze na kolację, także całkiem ekonomicznie mi to wyszło. Patrzcie, dobrze są troszkę takie... Nie takiej pierwszej świeżości, ale i tak mi się bardzo ładnie rozwinęły. Kupiłam je za 9 zł z biedrze, a i tak dają mi takiego czegoś, że jak się na nie patrzę, to jest mi tak miło. Fajnie mieć żywe kwiaty. No ja zazwyczaj sobie mam właśnie żywe kwiaty. O, teraz mi pasują w ogóle do koszulki. I są w ogóle ładne, bo zazwyczaj mam białe, ale te też mają coś w sobie. I w ogóle teraz stwierdziłam, że muszę odpocząć, bo ja teraz jestem po prostu matka na wychodnym. Czajcie? Ja nie mam Bibi. Bibi została właśnie u rodziców, więc ja mam... tak w sumie nie wiem kiedy do końca jadę jeszcze do Rzeszowa, muszę to ogarnąć, ale po prostu teraz mogę wyjść z domu i iść gdzieś i wiecie, nie mam takiej odpowiedzialności, że mój piesek jest w domu, więc no muszę być w tym domu szybciej. Także teraz proszę sobie chwilę odpocząć i prawdopodobnie zaraz też jeszcze będę wychodziła na miasto w pewne fajne miejsce, jeżeli nam się uda, jeszcze będzie otwarte, muszę sprawdzić do której to jest. A później, nie wiem, może na jakieś jeszcze winko, jeszcze celebrować. I w ogóle przyszły mi teraz bilety na Fest Festival i się mega cieszę, ponieważ tym razem jadę z moją siostrą. Ona jeszcze nigdy nie była na festiwalu, a stwierdziłam, że Fest Festival to jest
idealny festiwal, żeby zabrać moją siostrę jako właśnie taki pierwszy raz, bo ja teraz byłam też na innych, ale powiem wam, że mam sentyment do Festa. Ja też byłam po raz pierwszy na takim festiwalu rok temu na nim i było bardzo fajnie. Bardzo mi się w ogóle podobało to wszystko wizualnie. No, mam dobre wspomnienia, super się bawiłam, było fajnie to zorganizowane. Serio, żyć nie umierać, ten festiwal jest moim ulubionym jak do tej pory. Na pewno będziemy nagrywały vloga z tego Festa. On jest ogólnie w Parku Śląskim. Właśnie muszę zaraz ogarnąć jeszcze bilety i kupić, żeby jakoś tam dojechać. W Parku Śląskim w Chorzowie od 10 do 13 sierpnia. Także pięknie. Ja teraz właśnie do ogromnego słucham playlist z Festa, którą przygotowali i są tu różni artyści, którzy po prostu wystąpią i bardzo się cieszę. Jeszcze wam tutaj pokażę kogoś, na kogo czekam. Moja playlista Vibes w jakiejś części przeniesiona na festiwal, także nie mogę się doczekać. Teraz wam jeszcze powiem o tym masażu, moi drodzy. Wszystko mi wytłumaczyła, zostawiła mi majtki jednorazowe, ręcznik, także ubrałam sobie tylko te majtki, położyłam się, przykryłam się ręcznikiem i pani mnie masowała. Ja sobie wzięłam właśnie godzinny masaż całego ciała, żeby w ogóle zobaczyć, także miałam nawet twarz. I tu się właśnie trochę zdziwiłam, bo mam teraz tłuste włosy wszędzie. I właśnie zaczynając od stóp i idąc po prostu do samej góry. I było naprawdę bardzo przyjemnie, aczkolwiek to był taki salon... Widziałam wizualnie takie ładniejsze, że wiecie, takie bardziej skaliste, takie ciemniejsze, że jest w ogóle taki vibe. To była taka bardzo jasna sala, w której teraz byłam, więc na pewno się wybiorę jeszcze w różne miejsca, żeby przetestować te rzeczy, ale fajnie, że wybrałam sobie właśnie całego ciała, bo na przykład... Teraz już wiem, że masaż twarzy nie był dla mnie aż tak ekscytujący, ale to może po prostu tutaj tak wyszło. Ja najbardziej lubię plecy, kark... uda. Stopy w sumie też spoko. Na przykład są rzeczy, które były takie, były przyjemne, ale nie aż tak, że wiecie, chciałam, żeby moje plecy miały jeszcze więcej poświęconego czasu na ten masaż. Także ja bym się właśnie wybrała na jakieś jeszcze takie bardziej na plecki, bo uwielbiam. Właśnie sobie umyłam samą grzywkę, bo była tłusta jak w sumie reszta włosów, ale resztę włosów bardziej można zatuszować, a grzywka była dość tłusta. Tak. Wysuszymy ją, będzie tacy, nie będę miała całych włosów. Trzymam też elektrolity, bo ja bardzo uwielbiam z firmy Plush. Uwielbiam, serio, uwielbiam pić elektrolity z wodą. Dobra, ja się wam muszę pokazać jeszcze tutaj przed wyjściem, bo I can't, jak ja zajebiście wyglądam, jakby ten makijaż do tych włosów już dobrany. Ja nie mogę. Aż mi zabrakło pamięci w aparacie, ale patrzcie. Wychodzę tak zwyczajnie, bo wiecie, zwykłe jeansy, top, biorę jeszcze taką szarą bluzę, żeby zarzucić, bo idę ogólnie nad wisełkę. Włosy, fryzurka fresh. Ja bym się teraz mogła uprać worek na śmieci, bym wyglądała zajebiście. Jeszcze tak żywo, powiem wam, że ją umyłam i ona tak super się teraz układa, bo jest świeżo podcięta. Przyjechałam tylko raz z Dysonem i idealna. No... Muszę patrzeć na siebie. Dobra, moi drodzy, wylądowałam na jakichś tostach z mozzarellą i oliwkami, a chciałyśmy znaleźć frytki. I nic nie ma frytek, nawet nie ma jeszcze północy, nie? Jest 10. Jeszcze nie ma nawet północy i w Warszawie w centrum nie możemy znaleźć tej frytek. Jesteśmy ogólnie koło rakiety, więc ja sobie tylko muszę coś zjeść po tym winku i polecimy tam zobaczyć, a nie, jeszcze idziemy na fryty w poszukiwaniu fryt. Ja się już skusiłam na tego tosta, a później lecimy do rakiety sobie trochę powajbować. Dokładnie tak. Dobra, moi drodzy, ja wylądowałam mojej koleżanki. Już miałam kaca. Jest 13, o 14 mam paznokcie. A my teraz stwierdziłyśmy, że pojedziemy na takie gofry w Warszawie, które się otworzyły na samym kształcie penisów i cipeczek. Także, moi drodzy, mamy szybką akcję, bo mamy w jedną stronę pół godziny, także nie mamy czasu nawet na zjedzenie. A później idziemy na paznokcie. Mam nadzieję, że mi kac minie. Ej, ale moje włosy wyglądają zajebiście styl. No patrzcie na to. I can't, nałożyłam sobie tylko róż. Trochę sobie porobiłam. No dobra. No już! Dobra, my już jesteśmy na miejscu pod tymi goframi, ale powiem wam, że łapie mnie taki niesamowity kac. Jeszcze jakaś pani w metrze mnie złapała i powiedziała, że mam bardzo ładne rysy i czy może mieć ode mnie kontakt, bo ona coś tam robi i tak dalej. I w ogóle byłam taka wow, ale dzisiaj jestem naprawdę w stanie, wypiłam kurde wczoraj, nie wiem, 3 lampki wina i tak mnie złapało. Ja czasem tak mam, że potrafię mieć kaca po jednym piwie. A mi się też po prostu kończy okres, więc zapewne dlatego
I marzę, żeby pani miała coś do roboty, bo ona i tak mi przesunęła właśnie te paznokcie o godzinkę i tak manifestuje, żeby ona miała jakieś plany i żeby jej na rękę było mi nie przyjmować dzisiaj, serio. Zapomniałam wam pokazać, jak to wyglądało. Tragiczne, zjedliśmy serka, jak smakuje. Dobra? Trochę taki... Jak to się nazywa? Trochę zakalec. Tak? Ale spoko, nie było najgorsze. A jakie wziąłeś? Kokosowe nadzienie? Nie, wziąłam bez nadzienia. Biała czekolada. Aha, i no czarna czekolada. No nie, myślę, że widzicie nie mleczne. Moi widzowie, jest naprawdę po prostu tragicznie. Wiek lat 20 na karku jest okropnym wiekiem. Ja już powinnam siedzieć w domu i nie wychodzić, nie imprezować. Nie imprezować, naprawdę my... Ja kiedyś potrafiłam wypić, nie wiem, 2 butelki wina i nic mi nie było. Pani z paznokci nadal mi nie odpisała, a ja muszę wrócić tam, gdzie jest łazienka i łóżko, bo nie dam rady po prostu. Jeszcze brakuje, żebym widzów was spotkała tutaj. Jakąś panią już spotkałam, ja nie wiem, po prostu dzisiejszy dzień jest przedziwny. Jeszcze gadałyśmy z Krystyną o różnych rzeczach i tyle rzeczy, o których gadałyśmy, się wydarzyło. I wczoraj, i dzisiaj. Tak. Moi drodzy, szybki update, jest bardzo źle. Nie mogę się doczekać, aż dojdę do łazienki, ale pani z paznokci jest przekochana. I bez problemu mi to przesunęła, jeszcze mi zaproponowała terminy. Dobra, nie mogę gadać, idę do łazienki. Dzień dobry! Witam was w niedzielę, bo jutro chyba planuję wrócić do Rzeszowa. To już zaczynamy w ogóle kolejnego vloga. To był właśnie mój taki tygodniowy vlog. Był trochę dziwny. Trochę też nie pokazywałam rzeczy, typu jakieś wyjścia i tak dalej. W sumie mogłam, tak właśnie sobie wczoraj przypomniałam, że kurde, nic właściwie tak nie nagrywałam, a... No dobra, kolejnym razem. W każdym razie... Tutaj moje życie myślę, że wyglądało fajnie, bo naprawdę czułam się zajebiście, byłam szczęśliwa, wdzięczna, było super. I chciałabym wam powiedzieć, bo to jest po prostu coś niesamowitego. 2 dni przeryczałam, ale to tak przeryczałam, że wczoraj nie mogłam nigdzie wyjść, nie mogłam zrobić zdjęcia do kampanii, miałam strasznie opuchnięte oczy. Teraz mam sin... O kurde, ej, tego nie wiedziałam. Zeszła mi opuchlizna, ale jeszcze mam sińce, także idę sobie robić jakieś masaże, nie masaże, bo też jestem umówiona na wieczór. Także jak widać, nawet gdy jest wszystko super, wszystko jest pięknie, ja naprawdę nie spodziewałam się tego. No moi drodzy, życie jest nieobliczalne i ten vlog po prostu idealnie mi to uświadamia i mi to pokazuje, ale powiem wam, że mam taką fajną motywację od was, po prostu dodałam też wczoraj różne rzeczy, czytam komentarze od was, że jestem waszą inspiracją, motywacją i sobie myślę, kurde, serio, ja jestem Julia Machunik i jakby, wiecie, ja mam swoje życie, wiadomo, będziemy mieć różne płaszczyzny, gdzie ktoś nam może coś zrobić, w sensie jakąś, wiecie, przykrość, albo rzeczywiście coś nam może zrobić przykrość, ale still, my mamy swoje życie, jesteśmy cudowni, także ja już wstaję z łóżeczka i zaczynam ten dzień. Każdy potrzebuje wyrzucić różne emocje, zwłaszcza, że też no po prostu średnio się też odżywiałam trochę w tym tygodniu, więc bardzo mocno mnie złapało takie przygnębienie i po prostu byłam bardzo zła na to, że już było tak super i po prostu nagle w sekundę coś, wiecie, tak mi zrujnowało to wszystko. Ale trudno, tak miało być. A jak widać, wszyscy mają problemy, naprawdę mnóstwo osób z internetu, które są uśmiechnięte, mają... No, w sekundę może im się coś zepsuć. My również mamy swoje życie prywatne i wiele różnych spraw na głowie. Także pamiętajmy o tym, że nawet jak tutaj jestem przeszczęśliwa i super fajnie, to mimo wszystko dzieją się różne rzeczy normalne, życiowe. Także goodbye, family, raz jeszcze. To nam się na pewno przyda. Buziaczki. I do kolejnego.